Dzisiaj odcinek nagram przy dzielnym świetle. Mamy wiosnę, ładne słońce. Tak na spontanie. Cześć, dzisiaj byłem na zakupach. Kupiłem parę rzeczy. Biorąc wiosny kanał do paru projektów, nowe rzeczy. Parę patentów będę się sobie wprowadzić, takich prostych, za nieduże pieniądze. Hej, cześć, dzisiaj pokażę wam, co kupiłem dzisiaj na zakupach. Do domu, tutaj do studia, żeby to wszystko jakoś urządzić, zmieniać do projektów. Więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, co kupiłem, to są dwie kule papierowe, które niby podpatrzyłem patent u pewnego klasyka YouTube'a. Fajna rzecz, fajnie to się sprawdza, zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi to. To nie jest, nie chodzi o to, żeby to było zamiast softboxów, bo softboxy będę miał. Tylko to bardziej chodzi przy biurku, żeby je sobie umocować z żarówką, że ja będę nagrywał Minecrafta dalej. Pierwszy odcinek już dzisiaj poszedł. Będą dzisiaj kolejne, chcę nagrać ze 2-3. Jako dyfuzor światła na razie z tego będę korzystał. Więc otwórzmy, złóżmy taką kulę i sprawdźmy, czy coś zda egzamin. Na razie jedną otwieramy, tą na razie zostawię na później. To sobie jedno sobie otworzymy, złożymy. Zobaczymy, jak to tam jest. O. Widzicie, ostre krawędzie, haczyki, jak ładnie papiery zabezpieczyli. Trzeba IKEA. Mamy mniejszy, większy otwór. To bardzo fajnie, bo zaraz pokażę wam, o co chodzi. Będę mógł nawet te fotograficzne żarówki stosować w tych softboxach, bo jeszcze mam, teraz wam pokażę, tego typu żarówki. I zobaczymy, te więcej ciepła wydalają, więc te zobaczymy, może te zdadzą egzamin, bo to też białe światło. Zobaczymy, ewentualnie te będą pójdą. Ale tutaj chcę, o, czy spokojnie się tu, czy tym drugim mniejszym otworem się normalnie mieszczą. Jest super. To jest taka kula. Jak ją składamy? Wkładamy w mniejszy otwór tutaj, o, i drugi ciach i kula złożona. O, w ten sposób te kule wyglądają. Pozwólcie, że ja sobie na razie złożę, bo nie chcę tego zniszczyć sobie. 7 zł dałem za jedną sztukę. To jest dobra cena, bo swego czasu podobne kule też tej wielkości w IKEA były po 50 zł. Tak. Dlatego dzisiaj je zobaczyłem, nawet się nie zastanawiałem. To już jedną rzecz mamy pokazaną. Kolejną rzeczą kupiłem wieszaki. Po prostu na ubranie, bo potrzebowałem. I to jest zakup nieplanowany z tytułu. Idziesz do sklepu, zobaczysz, kupujesz coś, bo coś ci się przypomni, że jest potrzebne. Zobaczyłem, 16 zł, niedrogo, 8 wieszaków. Porządny, drewniany, bo miał jakiś plastikowy z IKEA, to niektóre rzeczy po prostu tam uginają się, pękają te wieszaki. To na razie 8 sztuk kupi na te cięższe rzeczy. Kiedyś tam pewnie się jeszcze dokupi. To jest jedna rzecz. To szybko. Nóż do pizzy. I najważniejszy zakup dnia. Maskotka. No co, jestem wujkiem. Trzeba coś kupić maluchowi.
To jest też taki... Jeszcze z takich rzeczy, co kupiłem, powiedząc, będę testował baterię IKEA. Ta paczka 8 sztuk kosztowała 4 zł. Zobaczymy, jak one będą się spisywać. Tu 10 sztuk za 10 zł, te za 4 zł. Te za 4 zł 8 sztuk. Te 10 sztuk za 10 zł. Ja płaciłem 0,12 zł za 4 sztuki. Zobaczę, ja będę miał między te same rezultaty na aparacie, będę nagrywał, będę miał na tyle samo czasu, mniej więcej mi starczą. Będę używał tych. Bo pierwotnie to aparat na stałe z gniazdka zasilić, ale tam jest problem z doborem zasilacza. Jeszcze to jeszcze muszę skonsultować. To nie sztuką jest rozwalić aparat. To takie są baterijki. Co tu jeszcze mam? Tu już nie wika i śruby. Kupiłem też sobie wkręty tego typu do blatu. Tak, gdzieś tam mówiłem, będę biurko robił, będę stolik jeszcze robił do nagrań. Teraz mam te biureczko, ale to jest tylko tymczasowo na potrzeby, można powiedzieć, tego odcinka, bo tam, gdzie mam ten komputer stoi, z tego biurka będę robił sobie stolik. A biurko też już niedługo, za parę tygodni się pokaże. I co kupiłem sobie takie podstawki? Do czego te podstawki? To zaraz wam pokażę. Tylko jakby wam to zademonstrować. Już wiem. To są podstawki pod telefon. Ale wpadłem na pomysł taki, zaraz wam pokażę, że one do końca nie muszą być podstawkami na telefon. Cztery. Rozpakuję sobie jedną. I mogą służyć do nagrywania różnych przebitek, zdjęć, materiałów z różnych sprzętów. Chociażby dyski twarde. O, bo tam cięższa z jednej strony, druga grubsza jest. Wkładamy sobie pyk i możemy zrobić zdjęcie, nagrać przebitkę, zaprezentować go fajnie na filmie. I on ma tu grubsze z jednej strony, to wcięcie drugie ma cięższe, bo to jest podkładka pod telefony. Nie pokażę wam, bo telefony teraz nagrywam. Ale myślę, że to też fajny pakiet. Coś takiego jakby zrobić. 10 zł ta podstawka. Tu wszystko. Teraz kupiłem skręty, tak jak mówiłem. Teraz kupiłem okleinę białą. Bo stare biurko przerobię sobie na stolik do nagrań. Mam już nogi zrobione, mam tam inny element do tego. Dzisiaj dokupiłem po prostu tą okleinę, skręty. Resztę zobaczycie na odcinku, który już niedługo powstanie. Ja będę ten stolik robił. Ja będę przerabiał biurko swoje na stolik do nagrań. Wpadłem na ten pomysł, po co kupować blat, jak większość rzeczy można wykorzystać starą rzecz i tak to biurko było do rozebrania. Bo to biurko mi służy, już tam sprzedam, czyli w domu jest od 0 czy do pierwszej klasy, to już trochę minęło czasu, 26 lat, 25 lat już jest to biurko, więc można wykorzystać fajnie ten blat, po prostu wziąć i wykorzystać. Ale nie chcę spoilerować, zobaczycie to na odcinku, który będę już niedługo kręcił, bo już mam wszystko. Dobra, to jest to. Ale dlaczego? Po co ja pojechałem do IKEA głównie się? Do tego sklepu na I. Powiedzmy tak, żeby mówić tutaj nazwę. Po takie trzy pudła. Po duże trzy pudła, żeby swoje rzeczy uporządkować. Tego pudła teraz nie otworzę, nie złożę na tym odcinku. Dlatego, że pojawi się oddzielny odcinek, gdzie złożę te pudła i pokażę dokładnie, do czego je będę wykorzystywał. Bo pokażę fajnych parę patentów na ułożenie, na zagospodarowanie tego typu pudeł i jak przechowywać niektóre rzeczy. Żeby się nie niszczyły, żeby zawsze chwycić szybko, wziąć i żeby to było wszystko okej.
mam parę swoich spostrzeżeń, które wam zaprezentuję. To tak ze spoilerowania. Tak, żebyście wiedzieli, co tam w najbliższym czasie mniej więcej będzie na moim kanale. I to wszystko. I jak myślę, i tak jeszcze, i mówię wam, że naprawdę te podstawki mi się naprawdę podobają. Ja głównie też będę z niej korzystał jako podstawki do telefonu. Mam dwie rzeczy, żeby coś pokazać, wyeksponować, a będzie trzeba postawić tego typu rzeczy, na przykład to dysk. To jest jakiś zwykły dysk 60-gigowy, stary, wziąłem pierwszy z półki, na blacie mi leżał, bo wymieniałem go w innym laptopie na większy. I tyle. Wiem, może taki trochę ktoś powie, że jest niedopracowany bez scenariusza, ale to miał być bez scenariusza rzecz, bo to tylko chciałem wam pokazać, że co się dzieje u mnie, że trochę kupiłem fajnych sobie rzeczy. Nóż wreszcie dostałem do pizzy, bo zupełnie inaczej się kroi pizzę niż nożem takim zwykłym. Takim nożem to. On się kręci. Jest obrotowy. I łatwiej dociąć pizzę do końca, bo nożem takim się nie, bo zawsze niby się przetnie, a się podnosi, ona się rwie, tu ciągnie. Dlatego kupiłem taki nóż. Może nie jest jakiś rewelacyjny pod względem wykonania, ale myślę, że swoją rolę spełni. Czy ja wszystko wam pokazałem? Tak. Dobra, to na razie, cześć, pa. Więc ja idę dalej nagrywać odcinki z Minecrafta, parę innych rzeczy jeszcze dograć, porobić. Więc cały czas praca w grze. Na razie, cześć, papa.